Narda Ramuni Bajami Na Taika Ramana Na Krishna.
Magyanati Mirandasya Janagana Salakayam Takshus Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shakitam Dena Bhutale Svayam Rupa Karamaya Dadati Sa Parantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhupada was very aware of his surroundings. Prabhupada był zawsze bardzo świadomy swojego otoczenia. He liked driving in the car, he would be noticing, oh, what is that, what is that? Jak podróżował samochodem, to zawsze pytał się, co to jest, co to jest. He was inquisitive like a child. On był ciekawy, tak jak dziecko. And he was easily pleased. I również łatwo go było zadowolić. But sometimes he became displeased. Czasami on stawał się niezadowolony. He was visibly displeased sometimes. Czasami było widać, że on był niezadowolony. Once I remember, I came into Prabhupada's room in Vrindavan. Ja pamiętam pewnego razu, przyszedłem do pokoju Śrila Prabhupada we Vrindavan. And while I was there, the Prabhupada asked the servant to get the key and open the Elmira, the big steel case where he had his passport and everything locked up. I Prabhupada poprosił swojego sługę, żeby on dał mu klucz i otworzył taką, taką szafę stalową. So, then they opened a lock, they opened a container, put the key back. I on otworzył właśnie tą klatkę i położył klucz z powrotem. So next day, I was in the room again. I następnego dnia ja również byłem w tym pokoju znowu. But Prabhupada's servant wasn't there. Ale sługi Prabhupada nie było tam. So he asked me to get the key. Więc on poprosił mnie, żebym ja ten klucz wziął. But I wasn't supposed to know where the key was. Ale ja nie byłem po prostu, mogłem nie wiedzieć, gdzie ten klucz jest. So when I acted like I didn't know where the key was. Więc ja działałem tak, jakbym nie wiedział, gdzie ten klucz jest. Prabhupada immediately said, you know where it is. Ale Prabhupada natychmiast powiedział, że ty wiesz, gdzie jest ten klucz. So he can remember that the day before I was there when he asked for the key. So he was always very smart in understanding what was going on. Więc on pamiętał, że ja byłem wtedy, gdy sługa brał ten klucz poprzedniego dnia, więc on był zawsze bardzo świadomy tego, co się dzieje. Especially when it came to something valuable, he was very careful. Tak samo jeśli chodziło o jakieś wartościowe rzeczy w jego posiadaniu, to on był bardzo ostrożny. With everything he was careful. On był ostrożny w każdym swoim działaniu. Once I was massaging his body in New York. Pewnego razu ja masowałem jego ciało w Nowym Jorku. So when I got to his lotus feet, then I noticed that they were so pink. I wtedy, gdy ja już... Bottom of his foot. Gdy ja masowałem jego stopy, to zauważyłem, że podeszwy jego stóp są bardzo miękkie, bardzo miękkie. Różowe. Pink color. A pink, przepraszam, różowe. So there was another devotee in the room, Shyam Sundar. So I said, Prabhupada, the bottom of your feet are so pink. Więc tutaj obok mnie był również Shyama Sundar. I ja powiedziałem, że Śrila Prabhupada, twoje podeszwy stóp są bardzo różowe. So Prabhupada said, that is from your pink hands. I Prabhupada powiedział, to z powodu twoich różowych dłoni.
I said, no, no, Prabhupada. And I was showing Shyam Sundar. I said, see, Prabhupada's feet are so thin. Ja mówię, nie, nie, Prabhupada. I pokazałem Shyama Sundarowi, popatrz, czyż stopy Śrila Prabhupada nie są różowe? And he was saying, no, you are fair-skinned boys, you have pink hands. Fair-skinned. Nie, ty jesteś, ty masz taką jasną skórę, więc jesteście... I didn't catch Maharaj, sorry. I am getting gold. At least you're honest to admit you didn't get. Ktoś może przetłumaczyć? Maharaj już zrozumiała? Yes, that... He was just repeating the point that our hands were fair because we were fair-skinned. Więc on tylko powtórzył ten punkt, że jako, że my jesteśmy białoskórzy, to nasze ręce również nie są różowe, tylko są jasne. The first time I gave Prabhupada a massage was in London, and after I finished, I said, Srila Prabhupada, I never gave massage before, so I want to go to the library and get a book on how to give massage. Więc gdy pierwszy raz masowałem Śrila Prabhupada, to było w Londynie, to po tym masażu zwróciłem się do Śrila Prabhupada, że ja jeszcze nie znam się na tym masowaniu, dlatego też pójdę do biblioteki, pożyczę książkę i sobie poczytam, jak to robić. Śrila Prabhupada powiedział, że to nie jest konieczne. You just read Bhagavad Gita and Krishna will teach you how to give massage. Powiedział, że po prostu czytaj Bhagavad Gita i Krishna nauczy cię, jak robić masaż. Even in the last days, of course he couldn't hear or see too well, but his intelligence was very sharp. A gdy były ostatnie dni Śrila Prabhupada, to mimo, że on już jego zmysły nie pracowały, jeśli chodzi o widzenie czy słyszenie, ale jednak on zawsze był bardzo, jego inteligencja pracowała. We had kirtan going in Prabhupada's room 24 hours. My wykonywaliśmy kirtan w pokoju Śrila Prabhupada 24 godziny na dobę. Even when he was resting, we had the small cartels and very softly we were singing. Gdy Śrila Prabhupada odpoczywał, to my mieliśmy takie malutkie, cichutkie karatale i po cichu żeśmy śpiewali. And we sang in shifts. So all night, someone was relieving someone, and maybe 2 hour shifts. My mieliśmy takie około 2 godzin zmiany, że ktoś śpiewał, później następna osoba, później następna osoba. So I got sick, I had a bad cold, so I thought I better not go. Because maybe Prabhupada would get sick from me. So I didn't go for 3 or 4 days. I w tym czasie ja się rozchorowałem i trwało to mniej więcej 2 czy 3 dni, gdy ja nie byłem tam po to, żeby nie zarazić Śrila Prabhupada. So when I came back, then Prabhupada heard me singing. Ale gdy po tej chorobie ja wróciłem, Śrila Prabhupada usłyszał, jak ja śpiewam. And he said, oh, you are here. I zapytał mnie, o, ty nadal tu jesteś. He thought maybe I'd left or something. On może myślał, że ja już wyjechałem. He couldn't really see, but he with his ear, he could recognize my voice. Więc on już nie mógł widzieć, ale on dzięki słuchaniu rozpoznał mój głos. So I was thinking, where would I go? Man? A ja myślałem, gdzie ja bym mógł odejść. But then he started speaking like from the Mahabhagavat platform. I wtedy zaczął mówić jak z platformy Mahabhagavata. Mahabhagavat thinks everybody is a devotee except him. Mahabhagavata myśli, że każdy inny jest bhaktą, tylko nie on. And Prabhupada entered into that mood. I Śrila Prabhupada wszedł w ten nastrój. And he said to me, I'm simply causing trouble. Your boy should be out preaching, but you have to stay here with me. Śrila Prabhupada powiedział, że ja tylko wam sprawiam kłopoty, bo wy, młodzi chłopcy, zamiast nauczać, to musicie tutaj siedzieć ze mną. Oh, I felt like crying. Ja tak się poczułem, że wspierało mi się na płacz.
Then Prabhupada said, call the others. I wtedy Prabhupada powiedział, zawołaj innych. So we all came in the room, so many devotees in Prabhupada's room. I wtedy zgromadziło się wielu bhaktów w pokoju Śrila Prabhupada. Then he had a plan that he should go on a bullock's cart. I wtedy powstał ten plan, że Śrila Prabhupada chciał odbyć pielgrzymkę na wozie ciągnionym przez woły. And go around Govardhan Hill. I okrążyć wzgórze Govardhana. It was coming to that time when the Govardhan Puja. Wtedy właśnie zbliżała się dzień Govardhan Puja. So we thought that Prabhupada, if you go out, it's so cold, and where will you stay at night, and like that. Myśmy sobie tak bardzo byli zaniepokojeni, myśleliśmy sobie, że jest tak zimno i trzeba będzie gdzieś na noc zostać tam. So many devotees were against the idea, but others were thinking, oh, the spiritual master wants it, we have to do what he wants. Więc jedni bhaktowie sprzeciwiali się temu i bali się o Prabhupada, żeby on na to pielgrzymkę się udał, a inni zgadzali się, że no to jest życzenie naszego guru, więc powinniśmy je spełnić. So the bullocks was brought, but Prabhupada never went on. Więc ten wóz ciągnięty przez woły nawet został przygotowany, ale Śrila Prabhupada nie odbył tej pielgrzymki. Because the his servants didn't were very upset. Tamakrishna Maharaj, Bhavananda, Bhakti Chuli Maharaj. Więc Tamakrishna Goswami, Bhavananda, Bhakti Chuli. They were unhappy that Prabhupada was going. Oni po prostu wyperswadowali, byli bardzo nieszczęśliwi, bo bali się o Prabhupada, o jego kondycję i dlatego poprosili go, żeby nie jechał. Because of bullocks and bouncing and where will you stay at night? Dlatego, ponieważ tam po tych drogach wokół Govardhana tam są straszne wertepy i straszne wszcząsy na takim wozie i it was cold. Robiło się już zimno i nie było miejsca, żeby Prabhupada gdzieś tam przenocował. I na ich prośbę Śrila Prabhupada zadecydował nie jechać. Śrila Prabhupada ki! Tak.